z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Będąc młodą lekarką w przededniu lubile uszu syp, którym spenzoruje mą przychodnią i czekają cała w skowronku na nadredaktora Wolskiego, którym się zapowiedział, żeby mu wywróżyć z ręki przyszłość syp, dorabiając sobie również na rubieży i romancją, wszedł raz do mnie niestety pacjent ten sam co zawsze. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. A dlaczegoż to nie wszedł pan nadredaktor Wolski? Gdyż pan nadredaktor jest zajęty twórczością, polityką, nurkowaniem oraz ogólnie ludzkością i przysyła tylko swój odlew. Pobrałam od pacjenta gipsową atrapę ręki nadredaktora Wolskiego. Położyłam na leżance i zidentyfikowałam linię życia syp. Była tak długo, że wystawała daleko poza odlew i zwisała z leżanki. Ale to są troczki od moich kaleson. Nic nie szkodzi. Co powiedziawszy, podążyłam z wzrokiem za linią życia syp, która ciągła się i ciągła i ciągła przez całą przychodnię, lądując jak grecki medander na parapecie, który niestety w miarę lat coraz bardziej pustoszeje. Mimo to wygłosiłam swą epikryzę głośno. Długość linii życia syp pretendentuje, że będzie się on ciągł i ciągł i ciągł przez całe następne stulecie. Tuż turkłam pacjenta w bok razem. Nasze gratulacje. Do usłyszenia.